kochani. Witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Poniedziałek. No. Także co? Przechodzę do głównego wątku. Albo może jeszcze nie, poczekajmy. Na początek wam powiem, że to będzie filmik głównie pogadankowy i niczego, kompletnie niczego nie będę w nim robić, tylko mówić. Także jeżeli nie lubicie takich filmów, to po prostu go nie oglądajcie. No. A wracając do temat, na jaki bym chciała z wami porozmawiać, to jest temat sprzedaży moich rebornów, moich lalek. No i co? Zadajecie mi pod filmikami takie pytania typu, to muszę to wymyślić jakoś w głowie, ale no przepraszam za tą chaotyczność przy okazji, bo no, jest 11 w nocy, 11 już 15 w zasadzie. No i nie ma światła, nie ma niczego, więc nagrywam bardzo chaotycznie. Ale akurat jakoś tak przyszedł mi ten czas na jakby podsumowanie moich ostatnich, właśnie z ostatnich dni, moich wszystkich przemyśleń. Bo ja dostaję informacje na temat każdego komentarza, jaki znajdzie się na moim kanale. No i zawsze je czytam. To nie jest tak, że ja nie czytam, że ludzie muszą lajkować dany komentarz, żeby go zobaczyć. To nie jest tak, to wam od razu mówię. No i właśnie jak czytam, to bardzo ostatnimi czasy spotykam się z takimi komentarzami typu: cześć, czy może sprzedajesz Amelkę, ponieważ jestem zainteresowany? Jeśli tak, to szybko napisz, ponieważ chcę ją kupić. No, fajnie, że chcesz, ale może ja jej nie chcę sprzedawać. Zastanów się też, prawda? Nie mówię, że te komentarze pojawiają się jakoś często, ale rzadko też nie. No wiecie. No i co? Mi chodzi o to ogólnie, żebyście nie pisali takich komentarzy, bo zawsze, gdy ja sprzedaję moją lalkę, to wstawiam taki filmik ze zdjęciami tej lalki i piszę, że jest na sprzedaż. No, to wtedy wszyscy zainteresowani powinni jakby kliknąć w link, który zamieszczam zawsze w opisie filmu i zobaczyć lalkę na stronie, na której ją wystawiam. Zwykle to jest OLX, więc to nie jest jakaś platforma tajna, tylko taka dość popularna platforma, na której wiele osób sprzedaje też swoje lalki. No i co? To nie jest jakieś trudne, żeby kliknąć, zobaczyć, zastanowić się, napisać. Właśnie. No i nie wiem, gdzie tu jest sens, żeby pisać pod prawie każdym moim filmikiem komentarz właśnie taki, jak przed chwilą wam powiedziałam. Ponieważ ja, jeżeli nie chcę jakiejś lalki sprzedawać, to jej po prostu nie sprzedam. Taka jest logika. No, przepraszam, ale nawet jak, jeżeli byście mi teraz dali, chcieli dać, nie wiem, dajmy na to 2000 za Amelkę, to ja nie będę tych 2000 chciała, ponieważ mi się Amelka bardzo podoba. No i nie wiem, czy inni też tak mają, ale ja zawsze, jak mam lalkę, to jakąś tam, wiecie, więź z nią prowadzę. Nie uznajcie mnie tutaj za jakąś wariatkę czy coś. No ale po prostu tak mam. I myślę, że nie tylko ja tak mam, tylko wiele właścicielek rebornów też tak ma. No bo to wiecie, to reborny są specjalnymi lalkami. I to nie są lalki takie, że wiecie, pobawisz się i odstawisz w kąt. Tylko to są lalki, które mają cieszyć wasze oczy, mają ładnie wyglądać, ładnie pachnieć i jakby mają być takim przedmiotem pocieszenia, nie wiem jak to nazwać, no po prostu wiecie o co chodzi. Przynajmniej ludzie, którzy są zainteresowani choć trochę w tematach rebornów, to będą kojarzyć. No ale wracając, to nie piszcie mi takich komentarzy, ponieważ te komentarze jakby dostaję o nich informacje i te informacje naprawdę nie są mi konieczne, ponieważ ja dostaję to jakby powiadomienie na telefon. No i wiecie, jak tak sobie wracam ze szkoły, patrzę, ktoś napisał nowy komentarz. O, jak super, zaraz go zobaczę. A nie, znowu taki komentarz. Dlaczego wszyscy chcą kupować moje lalki? Jakaś specjalna jestem, kupujcie od innych, nie ode mnie. Nie wiem. Ale takie
komentarze pojawiają się przy moich lepszych lalkach, nazwijmy to lepszych, pod względem, nie wiem, malowania, czy jakby, nie wiem w sumie, bo takie komentarze naprawdę zjawiają się tylko, kiedy mam jakieś takie super lalki, wiecie, takie mało dostępne, czy coś, czy jakieś takie bardzo ładne, realne. Nie pojawiają się przy takich lalkach, które na przykład zwyczajnie wyglądają, są jakoś mniej realne, czy coś. No i wiecie, ja nie sprzedaję aż tak często moich lalek, przynajmniej ostatnio. Kiedyś na początku mojego kanału to mogliście zauważyć, że praktycznie ciągle miałam nową lalkę, ale teraz już tak nie jest. Ja moje lalki dość długo zwykle trzymam, a lalkę też już mam dość długo. No i co? Ona jest jakby taką wizytówką mojego kanału, bo teraz ją w zasadzie wszyscy będą kojarzyć. No ale jeżeli mam jakąś lalkę na sprzedaż, na zamianę, cokolwiek, to ja was o tym informuję. Zwykle informuję. Bo na przykład jeszcze nie zrobiłam filmiku na temat tego, że sprzedaję różę, czyli tą malutką panienkę. Ale już jakby w zasadzie już praktycznie ma nowy dom, więc nie widzę też potrzeby nagrywania takiego filmu. No, ale robienie w zasadzie takiego filmu, bo ja te filmy robię zwykle ze zdjęć. No i co? Nie widzę tej potrzeby, tak? No, musicie też mi zrozumieć, że takie pisanie takich bezsensownych komentarzy, no, nie jest konieczne. Wymarnieć na to czas. Jakby... Ja w zasadzie już zaczęłam ignorować te komentarze, tak wam powiem szczerze. Bo zwykle odpisywałam, że nie sprzedaję, ale teraz już tego nie robię. Bo nie czuję takiej potrzeby po prostu. Zbyt często to piszę i już mnie to nuży. Widzę, że ten filmik się trochę przyciąga, ponieważ mam tutaj jakby czas pokazany na ekranie. No ale co? Mam też jeszcze Grzesia. Tu jest Grzesiu. On jest ze silikonu. I jego też na razie nie sprzedaję, także nie pytajcie o to. Bo już też takie zapytania miałam w wiadomościach prywatnych. No. Na razie, jak wam tylko mówiłam, to jest róża na sprzedaż. Róże, link do aukcji róży będziecie mieć też w opisie, tak jak powiedziałam wcześniej. Jeżeli ktoś będzie chciał, to może zobaczyć. Jeżeli nie, to po prostu nie. I tyle. Mam nadzieję, że dotrwaliście do tego momentu filmu, ponieważ taki filmik pogadankowy, raczej będą go oglądać tylko osoby, które lubią mój kanał. Wiecie, o co chodzi. No. Także ja już nie będę dłużej przedłużać. Mam nadzieję, że wszyscy jakby dotarli do tego momentu, wysłuchali mnie, wysłuchali tego, co mam do powiedzenia. Nawet jeżeli się bardzo dużo razy podczas tego filmiku pomyliłam, przejęzyczyłam, nie wiem, jąkałam się, cokolwiek, to jak już mówiłam, nagrywam ten filmik dość chaotycznie, nawet sobie scenariusza, że tak powiem, nie napisałam. Tak jak te wszystkie idealne youtuberki, które są na YouTubie. No, ale wiecie, taka realność jest jak najbardziej wskazana. I nawet bardziej jest... lepsza jest, no jak bardziej lepsza, no ale dobrze. Jest lepsza niż takie sztuczne udawanie kogoś innego, niż się jest. Także co? Ja już kończę. Dziękuję, że byłeś ze mną, byłaś. No i widzimy się w następny poniedziałek, o ile znowu nie zapomnę nagrywać filmiku. Także dopingujcie mnie, bo może akurat coś się fajnego trafi. Planuję nagrać bardzo jakiś taki fajny film, także czekajcie i się widzimy w następny poniedziałek. Cześć!